Stoicyzm to filozofia, która pomaga nam zachować spokój i opanowanie bez względu na to, co dzieje się wokół nas. Starożytni filozofowie, tacy jak Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz, uważali, że każdy z nas może nauczyć się panować nad emocjami i odnaleźć wewnętrzny spokój, jeśli tylko zrozumiemy kilka prostych zasad. Pierwsza z nich mówi, że warto zajmować się jedynie tym, na co mamy wpływ. Stoicy wierzyli, że nie warto przejmować się rzeczami, których nie możemy zmienić, jak pogoda czy cudze emocje. Za to możemy kontrolować nasze własne reakcje. Jeśli na przykład pada deszcz, nie zmienimy tego, ale możemy ubrać się cieplej lub wziąć parasol, zamiast narzekać. Stoicy zachęcają nas też do pozytywnego myślenia o przeszkodach. Każda trudna sytuacja może być dla nas lekcją. Jeśli coś nam się nie uda, możemy się zniechęcić lub spojrzeć na to inaczej, co mogę zrobić, aby następnym razem było lepiej. Dzięki takiemu podejściu problemy przestają być przeszkodą, a stają się szansą na naukę i rozwój. Inna zasada stoików dotyczy niepotrzebnego martwienia się o przyszłość. Stoicy przypominają, że zamartwianie się o coś, co jeszcze się nie wydarzyło, odbiera nam radość z obecnego momentu. Jeśli na przykład stresujemy się przed trudnym sprawdzianem, lepiej poświęcić czas na przygotowanie się, zamiast tylko się obawiać. Przyszłość jest niepewna, więc marnowanie czasu na zamartwianie się o coś, czego nie kontrolujemy, po prostu się nie opłaca. Stoicyzm uczy także akceptowania własnych uczuć. Zgodnie z tą filozofią uczucia są naturalne i nie powinniśmy ich ignorować. To, że czasami czujemy smutek, złość czy zmartwienie, jest w porządku, ale nie powinniśmy pozwalać, by te emocje nad nami panowały. Kiedy na przykład czujemy złość, warto zapytać siebie, to normalne, że jestem zły, ale co mogę zrobić, aby się uspokoić? Stoicy radzili, aby obserwować swoje emocje, a nie je tłumić czy ukrywać. Ważną zasadą w stoicyzmie jest również pamięć o tym, że wszystko się zmienia. Trudne chwile nie trwają wiecznie, więc kiedy przeżywamy gorszy czas, możemy przypomnieć sobie, że to minie. Tak jak po burzy zawsze wychodzi słońce, tak i smutek czy złość z czasem mijają. Wiedza o tym pomaga nam zrozumieć, że złe chwile są tylko tymczasowe, a lepsze jeszcze przed nami. Stoicy zachęcają także do znalezienia czasu na ciszę i przemyślenia. Warto czasem usiąść w spokoju, wziąć głęboki oddech i zastanowić się nad minionym dniem. Można wtedy pomyśleć o tym, co udało nam się zrobić dobrze, a co można poprawić. Taki czas tylko dla siebie pozwala nam się uspokoić i lepiej zrozumieć nasze zachowanie. Ostatnią, bardzo ważną zasadą stoicyzmu jest wdzięczność. Stoicy radzą, aby cieszyć się tym, co już mamy, zamiast stale gonić za czymś więcej. Jeśli mamy zdrowie, jedzenie, rodzinę i przyjaciół, to już jesteśmy szczęściarzami. Każdego dnia możemy znaleźć coś, za co jesteśmy wdzięczni, a taka wdzięczność sprawia, że czujemy się spokojniejsi i bardziej zadowoleni z życia. Stoicyzm to filozofia, która pomaga nam żyć spokojnie, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas. Te 7 zasad może pomóc każdemu z nas, nawet 10-latkowi, lepiej radzić sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. Wystarczy, że będziemy się starać każdego dnia być trochę bardziej spokojni i opanowani, a szybko zauważymy pozytywne efekty.